Cyberpunk 2077 to jedna z najlepszych gier w historii. Nie tylko przez wspaniałą, wciągającą historię, nie tylko przez ilość wyborów, które możemy podjąć w trakcie jej przechodzenia, ale przede wszystkim przez ukryte zakończenia, misje, małe smaczki czy ciekawostki, jakie możemy w niej znaleźć. I w dzisiejszym odcinku takim ukrytym ciekawostkom i nawiązaniom do naszej kultury się właśnie przyjrzymy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i giga szefowy Discord macie w opisie. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. A zaczniemy sobie od czegoś naprawdę mrocznego. Od tajemniczego ducha z Cyberpunka 2077. Misja Kwestia Czasu to jedna z moich ulubionych misji, co zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, w którym pokazywałem wam ukryte zakończenia tej misji, w których to River ginie albo trafia do więzienia. Jednak ta misja kryje jeszcze dodatkowo jeden całkiem ciekawy sekret. Pewnego ducha. Ta misja generalnie sama w sobie jest już potwornie creepy, a cały jej wątek jest naprawdę ostro popieprzony. Nie dziwi mnie zatem wcale, że ze wszystkich misji to właśnie w niej możemy spotkać ducha. Przeglądając braindance'y ze snów Piotrusia Pana, w pewnym momencie będziemy mogli natknąć się na dość interesujące zjawisko. Ducha tego możemy spotkać dwa razy. Jeden raz wyskakuje nam on bezpośrednio na ekranie w drugim braindance'ie i można się wtedy nieźle wystraszyć, o czym pewnie wiedzieliście. Jednak o tym, że możemy go spotkać drugi raz, pewnie nie mieliście pojęcia. A pojawia się on w trzecim, ostatnim braindance'ie, na samym końcu, gdzieś w oddali. Jeżeli naprawdę dobrze się przyjrzymy, będziemy mogli go tam wypatrzeć. Co będzie dużo łatwiejsze, jeżeli przy samej końcówce braindance'a użyjemy warstwy termowizyjnej. I chociaż w dwóch tych przypadkach nie mamy okazji przyjrzeć się jej twarzy, to przez ułamek sekundy, jeżeli zmienimy tryb na warstwę widokową, będziemy w stanie mniej więcej dostrzec jej model. A jeżeli zbadamy dokładnie numer jej modelu w grze, będziemy mogli też zrespić ją i przyjrzeć się nieco dokładniej. I prawdopodobnie wiem, kim ona jest. W trzecim braindance'ie możemy usłyszeć takie słowa z ust ojca Harrisa. Poziom choliny i metioniny, co widzisz? Za niski? Miałeś sprawdzić przed pójściem do szkoły. Masz mi coś do powiedzenia? Ta krowa umrze przez ciebie. Zabijesz ją, tak jak zabiłeś matkę. Przepraszam. I chociaż nie byłem w stanie znaleźć żadnych informacji na temat matki Harrisa oprócz jej imienia i nazwiska, McKenna Nelson, strzelałbym, że to właśnie ją możemy znaleźć w tych braindance'ach. Może gdzieś w Cyberpunku istnieje o niej artykuł i jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tym duchu czegoś więcej. A może nawet i dowiedzieć się, jak Anthony Harris zabił swoją matkę. Ojciec Harrisa mówił o tym, że zabił swoją matkę przy okazji, kiedy sprawdza parametry krowy, zatem może jego matka chorowała na jakąś chorobę, a jego zadaniem było sprawdzać parametry matki i podawać jej leki. Albo zwyczajnie w świecie jego ojciec się na nim wyżywa. Niestety na to odpowiedzi nie mam. Jeżeli natkniecie się kiedyś na jakiś artykuł o niej, o ile takowy gdzieś istnieje, możecie napisać o tym w komentarzu. Małą ciekawostką jest również to, że miny rozstawione koło jego farmy zrobił sam Harris, a wywnioskować możemy to po drzazdze Zrób sobie boom, w której napisane jest, jak tworzyć wybuchowe rzeczy, a zaraz przy tej notatce znajdziemy jakieś łatwopalne środki oraz właśnie miny, prawdopodobnie swojej własnej roboty. Czas zmienić nieco klimat na weselszy, a to ze względu na to, że pomówimy sobie o nawiązaniu do absolutnego klasyka, jeżeli chodzi o gry. Ale nie powiem wam, do jakiej gry jest to nawiązanie. W ramach interakcji z widzem, to ty będziesz musiał odgadnąć, do czego jest to nawiązanie. I'll have two number nines, one supersized, one regular. Mhm. Anything else? A number six with extra sauce, two 45s, one 7 and a large Nicole. Mhm. Would you like an extra shot of high density pure fructose? Sure, why not? W polskiej wersji nie brzmi to w ogóle jak oryginał, stąd angielski dubbing przy tej scenie. Jeżeli odgadliście, no to gratuluję, jeżeli nie, to jest to nawiązanie do jednej z najlepszych odsłon GTA, jakie powstały, czyli do GTA San Andreas. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap.
Jako, że jestem fanem zdrowego odżywiania i sam schudłem jakiś rok temu 35 kg, nie szanuję takiego zamówienia. Postanowiłem więc zrobić przyspieszony kurs chudnięcia dla osób w fast foodzie i zmotywować ich trochę do biegania. Zasady są proste. Kto sprawny i gotowy na zmianę swojego życia wstanie i ucieknie, a kto nie ucieknie, prawdopodobnie i tak zginie na cukrzycę albo zawał serca w wieku 45 lat, więc... Męty tego miasta mówią o mnie... Męty tego miasta mówią o mnie warzywny mściciel. Czy chyba warzywny pierdoła? Milcz, kanalio! A skoro już rozmawiamy o mnie, wiele osób przez ten rok pisało mi, że jestem podobny do Błońskiego. Nie mam pojęcia, gdzie widzicie to podobieństwo, ale dostałem wystarczająco dużo takich komentarzy, by zaakceptować ten fakt. Mówię o tym, bo nie tylko ja mam swojego doppelgangera, ale również i Takemura, który podobny jest do postaci o imieniu Hideyoshi Hina. Tylko oni są naprawdę do siebie podobni. Takemura, świetnie wyglądasz. W misji Stary Znajomy możemy natknąć się na scenę, w której jakiś dziadek pomylił Takemurę właśnie z Hideyoshi Hiną. But of course! Hideyoshi Hino! The man, the legend, in the flesh! I faktycznie, gdy spojrzymy na tych dwóch dżentelmenów, są oni naprawdę do siebie podobni. W dodatku Phantom Liberty możemy też spotkać Hideyoshi na przyjęciu Hansena i nawet zamienić z nim kilka słów. Kojarzycie z pewnością również proroka Garego. Prorok Gary to jedna z moich ulubionych postaci, ponieważ mówi on o gigantycznej ilości tajemnic i teorii spiskowych, a jak wiecie, fanem tajemnic i ciekawostek, jak najbardziej jestem. Tej serii na YouTube też. Co ciekawe, w wielu przypadkach te teorie spiskowe Garego nie odbiegają aż tak daleko od prawdy. Ale to może nie temat na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o Garym, ale w prawdziwym życiu, bo takowego Garego możemy również spotkać. Przykładowo na YouTubie. Bo człowiek, który Garego odegrał w Cyberpunku, to Ben Castle, znany bardziej jako Koch Carnage. Zagraniczny YouTuber oraz Twitch streamer, który na swoim Twitchu zbierał aż 1,6 miliona obserwujących. Jako, że jest też streamerem, 3 lata temu przychodził on Cyberpunka 2077 i spotkał tam właśnie swoją postać. A to była jego reakcja. Oh my god. Chat. Do you truly believe that those who have sold you your mechanical eyes have resisted the temptation to peek through them? Cameras are all around us, even within us. Your joys, your worries, your life. For them it is all mere spectacle! Wraz z nadejściem patcha 2.0 oraz dodatku Phantom Liberty, do gry trafiła również nowa stacja radiowa. Całkiem fajna w mojej osobistej opinii. Nie tylko gracze świętują otwarcie nowej stacji w Night City, ale również i NPC, którzy od właśnie tego patcha 2.0 przy hotelu Batty urządzają codziennie imprezę. Możemy tam spotkać znajomą twarz z gangu Moxie, pochillować przy muzyce, potańczyć, przesłuchać sobie wszystkie utwory, a przede wszystkim poznać ich historię, bo są tam naprawdę całkiem długie opisy tych wszystkich utworów. Ze względu na kosmiczną długość tych opisów nie będę wam ich wszystkich pokazywał. Jeżeli chcecie, to możecie udać się w Night City pod hotel Batty i sobie je wszystkie przeczytać. Możemy też zagłosować na nasz ulubiony utwór, mamy tam całą listę najlepszych utworów i powiedziane jest też, że w Growl FM słucha się słuchaczy, więc całkiem możliwe, że ta lista jest aktualizowana. I w zależności od tego, jak głosują gracze na dane utwory, to one się zmieniają. Byłoby to całkiem fajne, ale musiałbym odczekać kilka tygodni i sprawdzić, czy to prawda. Więc jeżeli tak jest, pewnie powiem wam w następnym odcinku z ciekawostkami. A skoro jesteśmy już w klimatach imprezowych, przenieśmy się teraz w to miejsce, ponieważ znajdziemy tu całkiem ciekawego robota. Opuszczonego, porzuconego i imprezowego, o czym dowiedzieć będziemy się mogli, jeżeli mamy wystarczająco umiejętności technicznych i postanowimy go naprawić. Dowiemy się wtedy też zapewne, dlaczego został porzucony. W Cyberpunku istnieje korporacja, która zwie się Kang Tao. Kang Tao specjalizuje się w produkcji broni oraz robotów bojowych. Zgaduję, że osoba, która zaopatrzyła się w tego robota, nie do końca miała to na myśli, go kupując. Coś czuję, że miał on pełnić delikatnie inną rolę. Jednak ten robot, którego wam teraz pokazałem, to nic w porównaniu z robotami, które możemy znaleźć w jednym z kontraktów o nazwie Skutek Uboczny. Przepraszam, można? A, sorki, zagapiłam się. Witamy w motelu Dewdrop Inn. Tu każdy dzień rozpoczniesz z uśmiechem.
W misji Skutek Uboczny udajemy się do motelu Dewdrop i za zadanie mamy odnaleźć pokój 203, a w nim Beta Acid, a potem zanieść go do skrytki. Jeżeli natomiast zamiast do pokoju 203 przypadkiem wyjdziemy do pokoju 202, znajdziemy dość dziwne roboty. Ło, pokój mamy jeszcze przez godzinę, co nie? A tu co się k***a dzieje? Przeszkadzasz. To nie był jednak pokój 202. To jest pokój 202. Nie wiem nawet jak mam to skomentować, ale zdecydowanie wiem, że motel Dewdrop to dość interesujące miejsce. Wiedźmin. Na to słowo zapewne nie tylko mi wyrzuca adrenalinę i endorfiny do organizmu. A oczy zaczynają się powiększać jak w tym memie tam. Marihuana, kokaina, wiedźmin. Wiesiek to coś zdecydowanie co na tym kanale jest lubiane, więc jestem przekonany, że następna ciekawostka niesamowicie wam się spodoba. Ponieważ w jednym z zakończeń Cyberpunka, Phantom Liberty, możemy znaleźć prochy samej Yennefer z Wiedźmina. Nie będę wam też spoilerował zakończenia dodatku do Cyberpunka, więc niczym się nie martwcie. Będę tutaj robił kiwki jak Neymar za najlepszych czasów, żeby wam nie powiedzieć czasem czegoś za dużo. Swoją drogą cały dodatek Phantom Liberty możecie obejrzeć na moim kanale. Wyskakuje wam teraz w prawym górnym rogu. W jednym z zakończeń Cyberpunka Phantom Liberty trafiamy do portu kosmicznego Orbital Air. Mamy za zadanie wtedy prześlizgnąć się przez bramki na drugą stronę. Nawet samo prześlizgnięcie się na drugą stronę ma kilka zakończeń, więc nie martwcie się tym, co teraz powiem. Jeżeli nam się nie uda, a istnieje szansa na zepsucie tego, trafimy do tymczasowego więzienia, z którego będziemy musieli się potem wydostać. Jeżeli zamiast wykonywać cel misji, który będziemy mieli wtedy zaznaczony, pójdziemy niekonwencjonalną drogą, natkniemy się na bardzo ciekawy pokój z bardzo ciekawą drzazgą o tytule Ostatnie życzenie. Co jest oczywistym nawiązaniem do książki o tytule Ostatnie życzenie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. A jeszcze bardziej oczywiste to nawiązanie się wydaje, jeżeli przeczytamy całą podniesioną drzazgę. Odkąd wyznaliśmy sobie miłość, tam, na szczycie góry, z widokiem na cały świat, wiedziałam już, że rozdzielić będzie nas mogła tylko śmierć. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że tak się właśnie stało. Proszę, zabierz moje prochy na księżyc i rozsyp je ze szczytu najwyższej góry. A patrząc nocą w gwiazdy, pomyśl o mnie. Nie pamiętam sceny z książek, gdzie Yennefer wyznaje Geraltowi miłość na jakiejś górze, za to pamiętam zadanie poboczne o tej samej nazwie, Ostatnie życzenie z gry Wiedźmin 3, w którym to łapaliśmy Gina i kazaliśmy mu zdjąć ostatnie życzenie z Geralta i Yennefer i zobaczyć, czy ich miłość była prawdziwa, czy tylko i wyłącznie spowodowana magią. Yennefer na końcu tej misji wyznaje miłość do Geralta i mówi, że nic się dla niej nie zmieniło i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No, w zależności od podjętych tam wyborów, ale powiedzmy, że mieliśmy to zakończenie. Więc zapewne właśnie do tej misji i do tego fragmentu jest to nawiązanie. Jeżeli faktycznie przyjrzymy się, co znajduje się zaraz koło tej drzazgi, będziemy mogli tam dostrzec urnę na prochy. Ta ciekawostka powoduje u mnie więcej pytań niż odpowiedzi, bo przecież skąd znalazły się tam te prochy? Czy Geralt i Yennefer na końcu trafili do świata cyberpunka? Gdzie w takim razie jest Geralt? Jak zginęła Yennefer? I czy Ciri ich tu przysłała? A może to tylko i wyłącznie easter egg, który nie ma większej teorii spiskowej za sobą? Na razie nie wiem, jeżeli macie jakieś teorie, możecie pisać w komentarzu. W każdym razie, takie prochy możemy tam właśnie znaleźć. A skoro jesteśmy już przy tym zakończeniu, dodatku do Cyberpunka. Pewnie zastanawialiście się, jak wygląda Księżyc. Kto wie, ten wie, o co chodzi tutaj. No pewnie niektórzy się nie zastanawiali, ale jakby sobie tak pomyśleć, to jest to całkiem ciekawe. Bo przecież mamy całe miasta liczące dziesiątki tysięcy mieszkańców właśnie na owym Księżycu, a na 2075 rok liczba ludności jest określona na 85 tysięcy. To całkiem sporo, jak na fakt, że na Księżycu nie mamy powietrza, atmosfery, wody, nic tam praktycznie nie ma, oprócz skały. Prace jednak nad transformacją Księżyca trwają, o czym dowiedzieć możemy się z figurek, które znaleźć możemy zaraz przy wejściu do Orbital Air, a na których zauważyć możemy nie tylko zielone plamki, które zdecydowanie dla mnie są lasami, ale również zlodowacone bieguny Księżyca. Z pozoru to nic, ale gdyby głębiej się nad tym zastanowić, oznacza to, że Księżyc zapewne zaczyna posiadać swoją własną atmosferę, bo tylko wtedy jest możliwe sadzenie roślin na planecie. Atmosfera to gazy, tlen, azot, dwutlenek węgla itd. A zlodowacone bieguny oznaczają, że na Księżycu zapewne możemy znaleźć już wodę. W Cyberpunku 2077 nie mamy jeszcze na Księżycu atmosfery złożonej z tlenu, która pozwala na swobodne poruszanie się po lasach bez maski, co wiemy przykładowo z Edge Runnersów. Ale jak widać pracę, żeby przeterraformować... przeterraformować Księżyc, są już na dość zaawansowanym etapie.
O ile będziemy wierzyć Orbital Air, bo jeżeli w grze spojrzymy na księżyc, albo weźmiemy księżyc Edgerunnersów, nie będziemy w stanie dostrzec żadnych zielonych punktów, ani żadnych biegunów. A ostatnią, najgłupszą ciekawostką tego zakończenia jest to, że możemy ukraść z tamtego miejsca autobus i po prostu za nim pojeździć. Przy czym bardziej jest to bug niżeli ciekawostka. Wyobraźcie sobie teraz, że na taki księżyc lecicie, idziecie sobie spokojnie do toalety, robicie swoje, a tam zamiast papieru toaletowego macie jakieś pieprzone 3 muszle. Jest to sytuacja, która mogłaby się w cyberpunku przydarzyć, bo jak odwiedzimy przykładowo toaletę V, właśnie takowe 3 muszle zamiast papieru toaletowego będziemy mogli znaleźć. He doesn't know how to use the 3 seashells. Nie tylko Sylvester Stallone nie miał pojęcia, jak używa się tych muszli, ja też nie miałem, bo używa się ich w dość dziwny sposób, o czym zaraz wam opowiem, tak żeby wam obiadek smakował gorzej. Swą drogą smacznego, bo pewnie część z was aktualnie je. Same 3 muszle są nawiązaniem do filmu Człowiek Demolka z 1993 roku, w której tą scenę z tymi 3 muszlami, którą wam wcześniej pokazałem, możemy właśnie znaleźć. Ale teraz najważniejsze pytanie. Jak podetrzeć się 3 muszlami, zapytacie? Pewnie nie zapytacie. Ale ja zapytałem, bo mnie to strasznie interesowało. I dostałem odpowiedź od samego Sylvestra Stallone. How did the 3 seashells work in Demolition Man? Well, without getting too gross, imagine how chopsticks work and use your imagination from there. Gdyby się tak zastanowić, jest to całkiem ekonomiczna opcja, zważywszy na ilość muszli na świecie, które walają się gdzieś po plażach i nie ścinalibyśmy wtedy aż takiej ilości drzew. Natomiast znając nas ludzi, muszle po chwili produkowane by były z plastiku, bo wszystkie małże i inne skorupiaki zostałyby wybite co do jednego. Było mrocznie, było zabawnie. Czas na coś smutnego, bo czas na misję skok na głęboką wodę. Misja The Haze to generalnie jedna z najsmutniejszych misji, zawierająca masę ważnych spoilerów z fabuły cyberpunka i chyba na tym etapie każdy, kto przyszedł oglądać ciekawostki z cyberpunka, przeszedł już tą grę, albo przynajmniej akt pierwszy z napadu na Compeki Plaza, ale tak dla formalności. Jeżeli jeszcze nie widzieliście fabułki z cyberpunka, to skipnijcie sobie do tej minuty. Misja Skok na głęboką wodę ma mnóstwo ciekawostek, a zaczniemy sobie od Hideo Kojimy, którego możemy tam spotkać. Praktycznie każdy, kto wykonywał tę misję, zapewne go spotkał, ale pewnie nie każdy wie, czym się zajmuje ten gościu. Hideo Kojima to jeden z najbardziej uznanych producentów gier, odpowiedzialnych za tak wyśmienite produkcje jak Metal Gear Solid czy Death Stranding. Jak wiemy, w misji Skok na głęboką wodę nic nie idzie zgodnie z planem, a ostatecznie misja ta ma tragiczny koniec. Jednak co ciekawe, może mieć dużo tragiczniejszy, bo jeżeli zamiast chować się w szybie technicznym, kiedy Saburo wraz z synem przybywają do tego całego apartamentu, postanowimy stać twardo przy windzie. Ostatecznie na miejsce dojedzie Adam Smasher. I nas zesmaszeruje. Wprowadzam kod czerwony. Zaraz po tym, jak schowamy się w tym całym szybie technicznym, Yorinobu zabije Saburo, a ci potem udadzą się gdzieś na niższe piętro. W całym hotelu aktywuje się wtedy czerwony alarm, a my za zadanie będziemy mieli teraz dostać się do drabiny, wraz z Jackiem, przez drzwi, które odblokuje nam T-Bug. Co ciekawe, to przednie wyjście, którym wychodzimy, a potem widzimy tą absolutnie klasyczną scenę, to nie jest jedyne wyjście, które odblokowała nam T-Bug, bo uprzednio zablokowane drzwi na górze apartamentowca Yorinobu również zostały odblokowane. Kiedy do nich podejdziemy, aktywuje nam się nowy, ukryty podpunkt, udać się na lądowisko AV-ek. Tam znajdziemy 2 strażników, których będziemy mogli wyeliminować. Szlak. 2 strażników. Dawaj. Kłodoretto. A potem, jak zabijemy strażników, otworzyć będziemy mogli drzwi do AV-ki. Niestety, nie możemy nią uciec, więc tak czy siak ostatecznie będziemy musieli wyjść przez ten cały balkon. Wykryto nieautoryzowaną próbę dostępu. Proszę pozostać na miejscu do czasu przybycia ochrony. O kurwa! Musimy stąd spieprzać! Teraz!
Zaraz po tym napadzie czeka nas sporo walki, zatem legendarna katana Saburo o nazwie Satori, którą możemy podnieść z jego afałki, zdecydowanie nam się przyda. Satori, jaido to więcej niż sztuka walki. To umiejętność koncentracji, bycia tu i teraz i świadomego działania, która znajduje wyraz w technice błyskawicznego dobywania miecza. Z tą wykutą w pierwszej połowie XX wieku kataną, własnością Saburo Arasaki, żaden przeciwnik cię nie zaskoczy. A jeżeli już, to bardzo tego pożałuję. A nóż Nehan wykonany dokładnie w takim samym stylu możemy podnieść z samego ciała Saburo Arasaki. Shuriken Jutsu to tradycyjna japońska sztuka walki za pomocą małej, ostrej broni, którą rzuca się we wroga. Kiedyś była specjalnością samurajów, dzisiaj jest znacznie bardziej egalitarna. Ale o takim nożu Kaiken jak ten należący do Saburo Arasaki, większość ulicznych wojowników może tylko pomarzyć. Z tego całego apartamentu możemy podnieść też pistolet Yorinobu oraz spodnie i koszulę Yorinobu. Pistolet dość łatwo jest zlokalizować, bo jest on przy włączniku do sejfu, w którym przetrzymywany jest relik, a koszulę i spodnie znaleźć możemy na schodach prowadzących do afałki Saburo. Także po pierwszym akcie możemy mieć praktycznie full arasakowy stylowy set z trzema legendarnymi broniami. Swoją drogą te spodnie i koszula są naprawdę całkiem stylowe. Chociaż brzydną, jeżeli przypomnimy sobie, że za czyn Yorinobu, Jacek niestety, ale musiał oddać życie. Tego całego apartamentu w Kompeki Plaza możemy też podnieść jeszcze jeden interesujący przedmiot. Jajo iguany, które po spotkaniu z Takemurą i po zakończeniu aktu pierwszego będziemy mogli wrzucić do jakiegoś pojemnika pod zupce, czy coś takiego. To co teraz? Trzeba się uzbroić w cierpliwość. O! I po czekaniu od 90 do 120 dni wykluje nam się całkiem spora iguana. No kurwa, nie wierzę. Nie jest to też jedyne zwierzę, które możemy posiadać, a o którym mogłeś nie wiedzieć. Bo jeżeli udamy się zaraz w lewą stronę po wyjściu z naszego pierwszego mieszkania, znaleźć będziemy mogli tam miskę i pewną drzazgę. A po wrzuceniu do miski kociej karmy i odczekaniu 2 dni, kiedy udamy się tam z powrotem, znajdziemy tam kota, którego będziemy mogli ukraść i już permanentnie będzie on sobie żył w naszym małym mieszkanku. Popatrz tylko na to. Widzisz? No pięknie. Jeżeli podobają Ci się odcinki z Cyberpunka, zostaw subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz i wpadnij na nasz super Discord. A jeżeli masz jeszcze chwilę czasu, to YouTube myśli, że spodoba Ci się któryś z wyświetlonych na ekranie filmów. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.